Hej, moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Drake Hollow, kochani. Dzisiaj mam zamiar w końcu udać się do kolejnego poziomu, który już tutaj nas czeka. Tylko stwierdziłem, że jeszcze zanim to zrobimy, oczyścimy sobie tą wyspę do końca. Bo w sumie nic nas to nie będzie kosztować, a może jakiś skarbik jeszcze nam tutaj dojdzie. Wydaje mi się, że ogólnie... Znaczy z tego co pamiętam w sumie z tej gry, to następnym poziomem albo będzie jesień, albo będzie lato. Nie pamiętam, czy zaczynamy od wiosny, czy od czegoś innego, ale wiem tylko tyle, że mapa się zmieni. I to zmieni się dosyć mocno, jeżeli chodzi o to. Ale z tego co widzę, to tak. No to tylko już mamy stąd wziętą, wszystkie manderki chyba również. No to jedynie nieco tyle, że tracimy na surowcach, ale to akurat jest mały problem, bo teoretycznie maksować tą grę moglibyśmy długo i namiętnie, co się troszeczkę mija z celem. Bo maksować jej nie zamierzam. Dobra, jeszcze 4 poziomy eteru i uciekamy stąd. Uciekamy do następnej wyspy, do następnego regionu. Tam jest chyba jakiś mały dziadyga. Ale może go jakoś przejdziemy bokiem, nie będziemy się na razie na niego patrzeć. Tutaj mamy naszą roślinkę, która bardzo chętnie nas przywita. Dobra, może się uda tak. Au! No i ty to jesteś udana. Weź. Ty to jesteś udana, jak zwykle. Kliknąłem kontrol, tak mnie walnęło. No trudno. Trudno, trudno, trudno. Gdzie są jeszcze te trzy? Tu są te trzy. Ostatnie pnącza. Nawet dwa tu są. A nie, to było drzewo. To było drzewo. I tu są dwa ostatnie, dobra. I stąd za chwilę się przenosimy. Stąd się przenosimy. I uciekamy na następną wyspę. Wyspa oczyszczona, świetnie. Dużo tego nie było, co prawda, ale... Zawsze coś. Zawsze coś. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze jakiś wielki się zrespił, ale może z nim już walczyć nie będziemy. Uspokój się, gnoju. Dobra, tutaj są nasze połączenia, więc już się nie martwię nawet. To było w tą stronę? Nie w tą stronę, fuck me! W tą stronę. W tą stronę? W tą stronę, dobrze jest. I dobrze, że też mapy nie włączałem wcześniej. Tylko po prostu od razu sobie polecieliśmy w dane miejsce, bo byśmy mieli niespodziankę. Jak widać, mapa nie zatrzymuje. Nie zatrzymuje czasu gry. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Powoli, powoli. Nie pamiętam tylko, czy wszystkie surowce ze sobą zabieramy, ale chyba tak. Chyba tak, no nie miałoby to żadnego sensu w sumie. A wiecie co? Zobaczyłem jagódki. W sumie z jedzeniem trochę kulejemy. Więc nic się nie stanie, jak sobie ją weźmiemy. Porcja jagód dla naszych manderek. Porcja jagód dla naszych... Gdzie ja lecę? What the fuck? W ogóle w zupełnie inną stronę leciałem. Nie ta strona, nie ta strona. Ja to jestem udany, naprawdę. Ja to jestem udany. No chyba nie mam żadnego kryształu teleportującego, więc i tak musimy to przelecieć, i tak musimy to przelecieć. Nie ma rady, że tak powiem. Nie ma rady. Dobra, ale tu już chyba będzie prosta droga do tego, czego chciałem. Do tego, czego chciałem. Tak, tu już widać, że jest nawet... Opa, nie ma gnoju jeden. Tak, tu już ewidentnie mamy latarnię i zaraz będzie ostatnia końcówka. Ostatnia końcówka. Sprawdzimy tylko jeszcze, czy przypadkiem nasze manderki nie są wyrośnięte. Czy w sensie, czy ich nie możemy ulepszyć. Tu widzę, że nie mamy jeszcze problemu z... żadnym najazdem, więc o tyle dobrze.
czy coś ci mogę dać, czy ci nic nie mogę dać? Tąci już jest chyba dorosły, prawda? Tak, dorosły. Daj kryształ, możemy mu coś dać. Dwie sztuki mamy. Dorosły i dojrzały. Dobra, Toncio, dzięki wielkie. Memunio, momunio. Nie memunio, momunio. Ale ty jesteś chyba malutki jeszcze, młody. Daj kryształ. Oj, cię możemy wylevelować nawet. I bravissimo. I mamy dorosłego manderka. Otrzymaj dar. No dobra. Daj, co tam masz? Świetli kamień, świetnie, dziękuję. Świetli kamyczek mamy. Momunio jest teraz dorosły. No bardzo dobrze, że jest dorosły. Tobie coś możemy dać? Czy nic ci nie możemy dać? Daj kryształ. Możemy, mamy dwie sztuki, no tak... Szału nie ma, dupy nie urywa, że tak powiem. Szału nie ma, dupy nie urywa, jeszcze tu się zablokowałem. Czy wy głodujecie? Zaraz się najazd jeszcze zacznie. Co ugadałem? Ulecz manderka. Chodźcie, posmyram po główce, daj kryształ. Jesteś głodny chyba. Ty jesteś chyba głodny. No i kolejny dorosły, świetnie. I znów cię mogę leczyć. No to czyli nasze manderki głodują. Nasze manderki ewidentnie głodują. Co mi się niezbyt podoba. Jedzonko jest, no właśnie, ale z tym jedzeniem tak średnio bym powiedział. Kapusta i marchew. Teraz tylko lekko głodują. Dobra, ale bez zbędnego pierdzielenia opuszczamy region. Na pewno sezon podróży to bilet w jedną stronę, więc upewnij się, że zrobiłeś wszystko, co chciałeś przed kontynuacją. Chodźmy. Manderosy wszystko wchłaniają do ziemi. Cały kontynent, czy całą wyspę, nie kontynent, wchłonęły biedaczki, no. Jak to wygląda? Co my teraz mamy? Widać, że naszą tutaj bohaterkę szuka w tej chwili policja. Ciekawe, czy zaczniemy od najazdu, czy ten najazd się zresetuje. Chłopaki się wzięli do roboty. No i git. Widać, że zostało nam wszystko, co tutaj było. Razem z jedzonkiem i ze wszystkimi praktycznie przyborami. Tylko tak, zanim to zrobimy. Nasionko marchwi. Mamy jeszcze jedno, więc spoko. Ale widzę, że nasze manderki głodują. No nie oszukujmy się, głodują cholery jedna jak nie wiem. Głodują jak nie wiem. Przydałoby się im troszeczkę tutaj zrobić lepszą gospodarkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie byłoby to głupie. Jest nasz kruk? Nie, mamy teraz kotkę. Madame Kicia. Och tak, słyszałam, że możemy się spodziewać wkrótce odwiedzin. Niestety nie znalazłam czasu na zabawianie nowych znajomych, ale chyba rozumiesz, że nie rzucę wszystkiego z powodu niezapowiedzianej wizyty każdego nieznajomego, który mnie odwiedzi. Ach, no, ale skoro już tu jesteś i potrzebujesz mojej pomocy, widzę, że będę zmuszona po prostu wszystko rzucić. Wszyscy w cienistej krainie wiele zawdzięczają mandrom. Sama mogę dziś stać przed tobą tylko dzięki ich wielkim sercom. Niestety, kiedy Eter namącił im w głowach, zaburzył również ich wyczucie kierunku. Mają tendencję do rozbiegania się i łażenia bez celu. Musisz je odszukać. Sprowadź je do domu. Ten teren również popadł w ruinę. Obawiam się, że teraz na ciebie spada obowiązek zagospodarowania go. Niezależnie od tego, czy masz dobrą rękę do uprawy roślin, czy też nie. I tak masz więcej rąk niż ja. Zabieraj się więc do pracy. Idź już.
i w miarę możliwości nie rozrabiaj. A, no i koniecznie pilnuj, żeby nie zabrakło ci wody. Mnie letnie słońce służy, ale nasi zieloni przyjaciele mogą wysnąć na wiór, jeśli nie będziesz się o nich, nie będzie się o nich dbać. Okej, czyli tak. 76 poziom obozu mamy. Już zrobiliśmy. Więc od razu Madame Kicie odwiedzimy ponownie. Pokaż mi na chwilę swoją mapę, dziecko. Zaznaczę ci kilka miejsc, które wypatrzyłam z daleka. Skoro moc mandrów stopniowo przepędza tą upiorną mgłę, warto je odwiedzić. Widzisz, to tutaj zakreśliłem głęboko w eterze? Znajdziesz tam stare domostwo. Kiedyś mieszkały tam te istoty, które przebudziły twoje starania. Ich zrujnowane domostwa znajdują się wszędzie wokoło. Jeśli szukasz wiedzy na ich temat, z pewnością warto zacząć od ich pochodzenia. Jakkolwiek nieprawdopodobne i zatrważające by nie było. Okidoki, znajdź domostwo, gdzie to jest? Jak wygląda nasza mapka? Nasza mapka, no, wygląda znacznie lepiej. Notatki nowe. Wiecie co, cholera, wydaje mi się, że jednak plany, które są, nie są oznaczone jako plany. Tak mi się wydaje. I w teorii mogliśmy sporo stracić z tych planów. O, i tak właśnie chyba jest. Tak chyba właśnie jest. No trudno. Trudno, 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 trudno. Dobra, jak to się robiło pod C? Mamy 3 plany, więc możemy teoretycznie jeszcze cokolwiek sobie tutaj porobić. Żywność. Potrzebujemy donicę z wanny. I wymaga jednej wody tej zatrutej. Zagrodę dla homarów. Potrzebuje 2 brudnej wody plus 2 energii. Szklarnia też wygląda spoko. Nie wiem, czy właśnie nie pójdziemy na stricte jedzonko. Bo wodę mamy, więc luz. Wodę mamy, więc luz, więc wydaje mi się, że właśnie najlepiej będzie zrobić szklarnię, zagrodę dla homarów. Mamy jeszcze jeden plan wrajeczego, który oczywiście możemy ogarnąć na co innego. Bunkier. Wytwarzanie rozmaitości to raczej nie. Karuzela wymaga 4. Są obronne. O kurde. Woda pitna, tutaj mamy wodę pitną. A rozrywka właśnie, czy tu jest rozrywka? Rozrywkę mamy już całą ogarniętą w tej chwili. Ej, dobra, spoko. Jedzenia w ogóle nie mamy, ani wody nie mamy. To niedobrze, to niedobrze. Mega niedobrze. Widzę, że tutaj zrobiłem kolejną donicę właśnie po to, żeby im trochę tego jedzenia przysporzyć, ale... Ale lipa. Totalna lipa. Dobra, jak wyglądają nasze starania z wodą? Tu mamy jeden zbiorniczek wody. Jeden zbiorniczek wody. Najpierw zacznijmy właśnie od wody. Produkuje oczyszczoną wodę, ale wymaga 12 tej brudnej. Więc w teorii. Wodę możemy ogarnąć sobie tu. Nie mamy obwodów elektrycznych. No właśnie, to mi się też nie podoba. Pod którym klawiszem był... Pod X-em, dobra. Baniak do czyszczenia wody. Czy da się to przenieść? Zdemontuj, napraw wszystko. Odłącz, podłącz. Zdemontuj. Nie wiem, ile mi to da. Więc może na razie. Na razie po prostu sobie to podłączymy. Myślę, że to będzie chyba najlepszym, co możemy zrobić. Niech chłopaki tutaj szybko to wybudują. Oni to szybko wybudują. Zaraz będziemy mieć najprawdopodobniej wodę. Bimek, dawaj, 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 chłopie. Dawaj, Bimek, dawaj. Bo tak, tam mamy teoretycznie pompę elektryczną, tu mamy mechaniczną, więc śmiało możemy w tej chwili sobie robić te baniaczki do oczyszczenia wody, bo tej wody jest mnóstwo. Tej wody jest w tej chwili mnóstwo. Ale widzę, że... No właśnie, oni tylko korzystają z tego. Elektryczna pompa. No i nie chciałem odłączyć wody. Podłącz wodę. Podłącz wodę i podłącz do tego. Nie wiem, czy ja to teraz dobrze zrobiłem. Podłącz wodę kolejną. Zrobimy krosa.
Aż mi znakaże, że coś bierze. Ło. Dobra, ale żyję. Nic mi nie jest. Dobra, teraz chciałbym produkować jakieś jedzenie. Jakieś amciu. Wymaga jednej wody, tu wymaga dwa wody plus elektryczności. Myślę, że ta szklarnia też mogłaby tutaj stanąć koło wody. Może bardziej po tej stronie. Tylko tutaj widzę, że są takie rzeczy do zabawy dla nich. Nie chcę też wszystkiego w jedno miejsce upychać. Ale chyba będę musiał tutaj to postawić. Chociaż w teorii... Serio nam głodują mocno. W teorii możemy tutaj to postawić, po prostu zrobić te przekaźniki wody. Bo chyba to też mamy, prawda? Mamy, jak najbardziej mamy. To zróbmy ten przekaźnik jeden. I podłączymy po prostu... Kurde, właśnie, to też tak nie bardzo. Też tak nie bardzo. Dobra, pompa jest każdą wodą. Podłącz i spróbujmy to podłączyć do głównego przekaźnika wody. Mogę? Brak punktu połączenia? Brak punktu połączenia? Jak nie ma punktu połączenia? No właśnie, coś tu się popierdzieliło, deczko. Podłącz wodę. I podłączamy do naszej nowej szklarni. Jest, jest. Tylko tak, nie mamy teraz żadnych nasionek. To jest też problem. Bo chyba nie mamy też żadnych nasionek tutaj, w tym miejscu. Czyż nie? Szyszki sosnowe mamy. No to tak 2 na 10. 2 na 10. Tak, i wszystkie kryształy nawigacyjne zostały z powrotem u nas. Dobra, potwierdźmy wszystkie. Może sobie przy okazji... Kurde, nie chciałem tego wziąć. Nie chciałem tego wziąć. Czyli bardziej przydałoby się robić te homary. Bardziej przydałoby się robić te homary, tylko tych homarów pewnie teraz nie zrobimy, czy zrobimy? Zrobimy. I on... Tu potrzeba 2 i 2. 2 i 2. Dobra, na razie te homary możemy tak to zrobić. I chłopaki niech zaczynają powoli już produkować prąd. No niestety bateryjki sobie nie zrobimy, nie mamy obwodów elektrycznych. No i to mnie troszeczkę boli też. To mnie też troszeczkę boli, ale luz. Dobra, damy radę. Kieracik sobie już tutaj chodzi. Podłączymy zasilanie do homarów, tam jeszcze pójdzie woda, więc luksus. Ale my... Weź to puść, właśnie. Elektryczna pompa. Podłącz zasilanie wyjściowe i sobie tutaj to podłączymy na luzaczku. No i myślę, że będzie spoko. Podłącz. I podłącz z elektrycznej pompy oczywiście skażoną wodę. I byk. No i chłopaki mają teoretycznie teraz jedzonko. Powinno im to rosnąć, ale widzę, że im to nie rośnie. Im to ewidentnie nie rośnie. Chloryt, helitrop. O ciebie i tak pewnie nie damy rady ulepszyć, prawda? Będziemy musieli w ogóle zrobić takie przemoblowanko tutaj. Daj kryształ. Tak, on bardzo, bardzo cierpi na brak kryształów. Ulecz manderka. Już teraz nie powinniście mieć problemu. Macie żarełko. Ja mogę zrobić piłkę kolejną? Mogę. Macie piłki. Dzieciaki, bawcie się. Pewnie homarów drugich już nie zrobię, nie? Czy zrobię homary? Zrobię homary. Bo wam to w ogóle nie rośnie, cholera. Wam to w ogóle nie rośnie. No tutaj niepotrzebnie to w sumie robiłem, bo i tak nie mam nasionek żadnych. Żadnych nasionek nie mamy.
Elektryczna pompa. Piłka do jogi gotowa, kolejna. Dobra, jest na plusie. Jest na plusie. O tyle dobrze, jest na, jest na plusie. Tam jeszcze kaszel złapał, Matko Boska. Dobra, to była woda. Nie, klubtek. Idź sobie. Idź sobie, klubtek. Podłącz zasilanie. No i jeszcze tutaj, pyk. No i jedzonko też jest. Po tej stronie przynajmniej. Już chłopaki, nie możecie narzekać na to, naprawdę. Teraz powinno być elegancko. Czy ja któremuś z was jeszcze mogę cokolwiek dać? Tobie mogę dać jeden jadeit. Tobie nic nie mogę dać. Fluoryt masz na zero. Tobie też nic, tobie też nic. Dobra. Wydaje się, że jest wszystko w porządku. Może w tych toaletach coś będzie, właśnie jakiś kartonek soku, czy skrawki tapicerki, zawsze to się przydaje. Jako taki zamiennik, jako taki zamienniczek. Kartonek soku, no właśnie. Ładunek do garłacza to jest akurat dodatek. To jest akurat dodatek, no i sporo tego soku. Więc o wodę się na razie nie musimy bać. Balun. Balun, karton soku kolejny. No sporo tego, tutaj naprawdę tych wyspach początkowych tego jedzenia jest sporo, potem już go niestety brakuje. Potem go niestety już brakuje. Myślę, że damy radę, myślę, że damy radę. Czyli tak, mieliśmy wiosnę, teraz mamy lato. No to potem została tylko już jesień i zima, najgorsza zima. Najgorsza zima, ponieważ może być to problematyczne. Dobra, załaduj wszystko. No ale woda nie wzrosła. Woda nam nie chce wzrosnąć zbytnio. Nie wiem, czemu nie widzimy ilości wody. Tego jest sporo teraz. Tego jest chyba teraz sporo. Dobra. Odłożymy kryształki. Materiały do wytwarzania. Myślę, że takie rzeczy jak na przykład gitarka czy rakieta tenisowa. Myślę, że możemy śmiało zostawić. Ten garłacz chyba też jest jako użytkowy, więc luz. Karton soku oczywiście odłóżmy, balon też. Garłacze też się nie nadaje w tej chwili. Wzięlibyśmy sobie tylko jeszcze jeden łuk, bo łuk się może przydać. Mamy sporo strzał, więc na luzaku. Na luzaku, dobra. To może byśmy coś w końcu zwiedzili, co wy na to? W ogóle mamy nieodkryte. Czemu mamy nieodkryte? Czemuż to tak? Że niby gdzieś tu. Że niby gdzieś tu. O, dziwne, że traktuję tą mapę jako nieodkrytą. Może dlatego, że nie mamy jeszcze tych wysp pobocznych. To jest bardzo, bardzo istotne. I w sumie tu jest jeszcze jedzenie, więc jedzonko też sobie teraz włożymy do garnka. Ale nadal nie widzę, żeby woda się zwiększyła. Nadal nie widzę zwiększonej wody. A ta manderka to w ogóle sobie lata jak chce. Gdzie ty latasz? Gdzie ty latasz, chłopcze? Co ty chcesz? O, mam z tobą porozmawiać? Co się stało? Rozumiem, że nic. Rozumiem, że nic. Masz coś do powiedzenia? Spójrzcie tylko, ależ piękną wioseczkę udało ci się tu zbudować. Od bardzo dawna nie widziałam podobnie szczęśliwych mandrów. Kiedyś całkiem dobrze sobie radzili sami, ale teraz już nie. Niestety, zarówno ich ciała, jak i umysły związane są z cieistą krainą. Nierozłącznie. Jeśli jedno gaśnie, drugie również. Wow. To było creepy. To było creepy. Dobra, domostwo jest gdzieś, nie wiadomo gdzie. Jest domostwo, nie jest zaznaczone na mapce.
Nie jest zaznaczone na mapce. Why? Why not? Co to mnie daje? Okruchy świetli kamienia się przydają. Pani Sroko. Ile ja mam w ogóle... Ile ja mam w ogóle tych błyskotek? To jest pytanie. Prawie 300. Wow. No, tylko to i tak za dużo byśmy sobie nie kupili dzięki temu. Nieważne. Nieważne. Dobra, no to próbujmy iść w tamtą stronę. Jakbym był mądry. No właśnie, jakbym był mądry, ale mądry nie jestem. No już nie płacz. Połącz. No serio? Naprawdę, ja sobie robicie ze mnie, prawda? Ja sobie ze mnie robicie. Dobra, zebrano kryształ nawigacyjny, tylko to powinno gasnąć przecież. A no właśnie. O! Połącz. Mamy połączenie pierwsze. Ja myślę, że tam śmiało na wyspę już możemy... Możemy sobie już dojść bezproblemowo. Może jakiś dostawczak się jeszcze trafi? W sumie czemu nie? Tyk! Nie ma cię. Połącz. Cały czas tu węże słyszę, ale nie... Nasz przyjaciel. A raczej nie przyjaciel. I po łbie. I po łbie. Nie tym razem, gnoju. Nie tym razem. Tam słyszę jeszcze kolejnego. No właśnie. Dużo tego będzie chyba. No jak? Czemu w niego nie walnęło? Halo? Ja bym powiedział, że w niego trząchnęło, no ale jednak nie trząchnęło. Jednak nie trząchnęło w niego. Widzę, że jest jakaś skrytka. Spoko. Tu niech sobie już jakieś tam rzeczy lecą. Jeszcze jeden poziom eteru, świetnie. O, i tu jest plan. Plan, który nie zauważyłem. Bierzemy, oczywiście bierzemy. Tam sobie już jakieś surowce lecą. Lecą, kamyczek, dobra. Fajnie. I jeszcze więcej kamyczka. Jeszcze więcej kamyczka. Trochę jedzonka nawet tu jest. Masz ty padalcu. Po co ci to było? I pod kaszarką łeb. I pod kaszarką łeb. No nie, zmisowałem. No nie, stój barachło jedne. No bez jaj. Ty masz jakiegoś farta. No to by się chyba coś za bardzo rozpędziło. Nie uważasz, przyjacielu? Nie uważasz, przyjacielu, że troszeczkę za bardzo się rozpędziłeś? Dobra, i tam jest chyba ostatni już element zanieczyszczenia naszej wyspy. Dobra, wyspa oczyszczona, świetnie. Więcej rzeczy, nawet plan wyleciał, wow! Nie wiem, że z tego plan może wylatywać. No to troszeczkę straciliśmy. Troszeczkę straciliśmy. Tak, grzybki sobie zbieramy, bo tego mamy deficyt. Tego mamy definitywny deficyt. Jak to wygląda z tej strony? Trochę samochodów. Jakieś inne rzeczy. Czału nie ma, dupy nie urywa, ewidentnie. A czy jest tu jakiś plan w ogóle? Oprócz tego.
No to tutaj już szału nie było, naprawdę. Nie widzę żadnych skrytek. A, dobra, tu jeszcze coś jest. Jest manderka. To wystarczy. To wystarczy. I to biała manderka. Manderka albinos. Daj kryształ. Czy ja cię mogę już wylevelować? Mogę. Regeneracja zdrowia. Ej, to by się przydało. To by się przydało w sumie. Mamy młodzieniaszka. Uzyskaj premię. A to opieranie się sterowi to akurat nie jest jakoś super potrzebne. Dobra. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Drake Hollow. Trzymajcie się. Hej, hej.